Dobra. Zrób mnie to zdjęcie. Kurwa liczę. Ja mam zrobić jutro. No i proszę Dobra. Państwa, jesteśmy. Jesteśmy na żywo. No i oto są, długo wyczekiwane, zwłaszcza przez Macieja Woźniaka, skoki narciarskie. Jesteśmy na żywo, z opóźnieniem. Dokładnie. Maciej Woźniak, skoki narciarskie 2005, musimy to razem przeżyć. Dokładnie, materiał dla widza. No i tak jak widzimy, Mistrzostwo Świata już za nami, no i tutaj trzeba było je rozgrywać. Fajne były te mistrzostwa, nawet nie zobaczyłem. Dokładnie, no bo Patryk sam wtedy skakał, no to trudno, żeby to widział. No i został nam turniej skandynawski plus jedna drużynówka. Także cel jest na dzisiaj taki, żeby to wszystko rozegrać. Gdzie jest planica ty? Nie ma, tutaj nie ma. Tutaj czekaj, w lotach był... Oberdorf był, ale to był już dawno temu. No tutaj nie ma takiej... O, tu była planica. W styczniu, po turnieju 4 skoczni. Ale to jest... Ten kalendarz jest nieaktualny. Jo, ale on się... No, tu się automatycznie generuje, tak, także... To się po prostu... Dobra. To się automatycznie generuje lepiej, bo to kurde jest chamstwo. Jo. Niestety planica będzie... powinna być ostatnia, chyba że no, jakieś trochę przer na spisywanie. Ale nie, to 2009 to nie koniecznie. Tak. Tu za rok będą igrzyska olimpijskie, przynajmniej mam taką nadzieję. A będą kurde w Chinach chyba. No właśnie w Chinach to były rok temu, a nie za rok. Tak, jeszcze nie dotarliśmy do roku 2022. Ale skoka na działki 2005 nie ma Vancouver chyba. Dobra, trzeba będzie poskakać. Czy jest K300, ale... No właśnie, K300, to nie. Ale tam chyba ten igrzysk to się nie odbędą. A czy nie? Dobra, poskaczę na małym obiekcie w Kuopio. Zrobimy sobie treninga. Wystarczy tego treningu, a czyli jeszcze mam chciałem zrobić, no to dobra. Magazyn. Nie pamiętam, czy trening zrobił. A było. Założymy słabszy sprzęt. Teraz panowie, przyzwyczajcie się do powrotu formy Ludwika, bo to... Bo to był jednorazowy wystrzał tej mistrzostwa. Ba, zaraz zobaczymy. Dobra, wymiana sprzętu zrobiona. Tamten sprzęt będzie już użyty prawdopodobnie w nowym sezonie. Tak, który odbędzie się za 5 lat. Tak. Sprawa parametrów... No, wbrew pozorom nie są złe, tu już 50 są, także już jest na pewnym poziomie. A to edycja psychofizyczna, ta nazwa to będziemy rozpisać. Tak, ale ona bardzo się dynamicznie zmienia, także wbrew pozorom ona ma spore znaczenie. Dobra. To zdjęcie robię dla Krzysia i będę śledził skoki. Dobra. Mamma mia. To co? A właśnie, coś mi się w turnieju skandynawskim nie pasuje. A co? Rozumiem, co mi nie pasuje. Dlaczego Kusamo tam jest? Bo Finlandia. No to podejrzewam, że to jest ta grupa ludzi, co myśli, że ten, że Finlandia też do Skandynawii należy. Ale nie, bo chodzi o to, ale że... Ale już się tu z Lajwem powrócił. To Skaja mnie nie zrozumiał. Bo chodzi o to, że w turnieju skandynawskim były dwie... Właśnie w Finlandii i w Norwegii, a tu masz trzy w Finlandii, jedną w Norwegii, to jest kurde... A to nie wiem, w jaki sposób to się generuje. Mam jakieś zadania jeszcze? Nie mam już zadań na ten sezon. Co ja to chciałem? Tabelę odpalić, zobaczyć jak się sprawa ma na ten moment. Czyli co? Adam Małż i Matysz Schmidt równa liczba punktów, więc tam będzie jeszcze gorąco walczył o kryształową kulę. Kryształową bulę co najwyżej. O! A to inni tam walczą o taką nagrodę. Ale tam ciasno jest też o trzecie miejsce. Tam dzieli raptem 38 punktów. Paru... A czy tej walce jest Patryk Puskawa? No nie, ja pokażę, gdzie jestem w tej klasyfikacji. Jeszcze nie dotarłem. O, no to... O złotą bólę to ja walczę. Także tutaj jestem. Mówię, że walczysz, ale ty punkty jeszcze nie zdobyłeś. Dokładnie. To już chyba w tamtym sezonie mi poszło chyba lepiej. Zobaczę, to był jeszcze mój pierwszy w Pucharze Świata. Bo wcześniej to był jeszcze ten kadra B. No, wtedy miałem to zwycięstwo jedno. Ja tego nie rozumiem, jak można mieć tak nierówną formę, która jest tej gazety. Nie rozumiem. Nie, bo teraz tylko taki ząb, tak kurde, jest piąty, a za chwilę jest 32, ty. No widzisz, no... Amerykanie kochają takie historie. Dobra, no to zaczynamy.
tutaj nie będę robił kwalifikacji, tylko sam będę próbował skakać. Dopiero przy drugich seriach będziemy oglądali, bo to cztery konkursy. No przecież my to będziemy 3 lata oglądać. No to dlatego mówię, że tylko drugie serie. Przepraszam, ale tak się najadam, że musiał. Dobrze, smacznego dla niego. A smacznego. Dobra, właśnie. No to silny boczny wiatr, tak to zobaczymy, jak będzie szło. Ja nie będę... No szybko mam pik widzów. Znaczy ja nie wiedziałem, że Lachty w 2005 roku miał odego zdzielić 128, ale chociaż... Chociaż to jest źle zrobiona ta gra, kurde, znowu, mi się wydaje. Jo. To jest wtedy punkt HS był, a nie... Ten, to tak wygląda. O, chodź, jest wytarczy. O, dobrze, dobrze! Witam Fotka, witam. No, tylko punktów jednak mało, także nie będzie na pewno konkursu. Jak to ostatni już jest? To punktów pewnych. Ciszej gierkę. Już daję ciszej gierkę, to nie jest temat tabu na dzisiejszym live'ie. Ale dostawa się sam z nami. A ja w ogóle też pamiętam cicho. Dobra. To już wyrówna troszkę te suwaki. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Lepiej. Dobra. No, czyli co? Rumoren kwale wygrał. Jokelsej drugi, Helvard, Ahonen, Peterka, Jebritsen, Kasej, Rutkowski, ósmy. Brawo dla jego, najlepszy Polaków. Juliana Lig na 10. Tak, dokładnie. Chyba ominąłem go przy okazji nazwy. Nie, bo to nawiązanie do tego, tej drużynówki naszej. Wspaniałej. Ba, powtarzam ba. Dobra, znaczy teraz to zobaczmy jeszcze... Wojciech Tajner, 16. O, Marcin Machleda, 20. Co to za rzeczy się dzieją? Truskawa, spokojnie. Ale... Pieczyk, zdajesz sobie sprawę, kim jest Marcin Machleda? Na taką... Buloklepą naszym, kurde. Dokładnie, dlatego jestem tak podniecony jego wynikiem, bo to jest chyba jego najlepszy rezultat, jak widziałem. Jo, to można powiedzieć, a, że dobra. Należy się określenie, że trafiło mu się jak ślepej kurze ziarno. Jeszcze muszę zmienić teraz tu, bo ciekawości sprawdzimy Wikipedię pana Marcina. No to jak się, zobaczymy. Jak jest lepiej, to się cieszę, Foczek, dobrze. Postaram się tego trzymać. Odpiszę jeszcze. Zobaczymy, jaki najlepszy wynik ma Bacheda w ogóle w swojej karierze. Dobrze. Nie chodzi o puchar kontynentalny. Aha. O, hop, najlepiej... Pieczyk, chodź na Facebook. Hop. W sezonie 2003-2004 był najwyżej w klasyfikacji generalnej, na 52 miejscu. Wow. Za ten czas. Co my tu jeszcze tu mamy? O, Tachuno fajnie, po 24. Nicolas Rezum, 25. Najwyżej był... O, najwyżej był 11 w Kusamu kiedyś. W którym roku? 2002-2003. A, czyżby w tym legendarnym konkursie, co Morgenstern zaliczył salto, czy nie, to było inne? To było rok później. 2004. A tam było. Był 19 wtedy. Dobrze. Też. On akurat dobrze sobie poradził pewnie w tych warunkach. Jeszcze wtedy drugie zdjęcie, czy to ładne będzie? Kamil Stolwider również się tak kwalifikował, bo 34. A, dobra. Czyżby nie było Małysza? Chyba nie ma Małysza na to. Ale Małysz to, ale przecież ten, co ma 15, ma kwalifikację z góry. A jo. Podejrzewam, że miał upadek pewnie. A żeby bliżej było. A, ale najwyżej był... A nie, pewnie tak źle, 58 miejsce, myślałem, że gorzej wypadnę. Dobra, to czekaj. A w letnim Grand Prix najwyżej był Zakopany na siódmym. Zuma większego zrób. A, bo a nie chyba rady na jakieś reklamie. A, właśnie, tak, czekaj, no ja ci prowizoryczne zdjęcie wysyłam po prostu. I ale już żeby... kupuję, czemu nie startujesz? No właśnie, nie wiem. A teraz, dobrze, jeszcze bliżej. Jeszcze o, Bachleda kiedyś letni Puchar Kontynentalny wygrał. Wow. Klasyfikacja. Dobra, no to tak sprawa wygląda, a właściwie... Nie wiem, może przez... No lepiej jest, ale żeby ten bolid na środku był, bo on musi być na głównym planie. A nie, reklamy. Dobra. Nie, no właśnie ja się skupiłem na tej reklamie. No to Ahonen wygrał pierwszą serię. Jak reklamy karmy znajdziesz. Kasaj drugi. Dobrze, a to mi się wydaje, że...
na tym torze reklamy są tak ulokowane, że ci mogę garmy co najwyżej znaleźć. Ja bym było zabawnie w sezonie 2004, Redni Buchar kontynentalny wygrał Roman Mateja. O, Pieczek, no lepiej nie zrobię, patrz. A mały w ogóle startował wobec Dortmund. Kurwa, lepszego zdjęcia już nie zrobię. Uważaj, kontynentalnym letnim dwa razy wygrał. Dobra. Ej, to był jego jedyne te. To niech będzie. I tak. O, jeszcze powie niech będzie. O, z jaką pogardą. I najlepsze jest to, że mały, mając tylko dwa konkursy, był ósmy w tej klasyfikacji. Ale ty nie masz ołka. To jest drugi, Bachleda. Kogo nie mam? Ołka nie masz, to zdjęcie. O, za to Rutkowski. A, bo pewnie jak ja mam lepszy wzrok od ciebie, kolego. No, właśnie widzę. Ale wysyłaj, niech będzie już to. No to dobra. Nie, to kurwa, to ty nie potrzebujesz grafika, jak tam trzy osoby ci lajka dadzą pod postem. To jeszcze kurwa tego, wymęczonego. Właśnie, a dobrze, że z fanpage'a karmy nie daje. Dobrze, a Honen wygrał konkurs. No ja bym chciał to zwiedzić poprawka w drugiej serii. Szkoda, że wszystkie moje fanpage'e. Jo, Marcin Bachleda 19, jeszcze poprawił swoje miejsce po serii, także brawo dla jego, wielkie brawa. Dobra, to jest master, a ty się nie obrażaj, co nie? Znaczy, po prostu jest ten, ale... bo gadacie dużo i po prostu tak nie chcecie wam wcinać w zdanie, nie? Dlatego tak ci. Ja coś zrobię, co nie? Dobra. Pójdzie sobie w pizdu. Ale nie. Ty tego live'a prowadzisz sam czy z dziewiątką? Ale czemu prowadzę z dziewiątką? No nie, to jest pytanie. Czy gracie? To jest pytanie. A, no nie gramy, no. Wiadomo, że tutaj Patryk takim komentatorem jest. Wiadomo. No dobra, bo ja bym kanał wam zrobił czy coś, bo my tu pierdolimy, wy pierdolicie i ogólnie jest jedno wielkie pierdolenie. Do kwadratu. To dla widza to słabe. A dla całych pięciu osób, które i tak mają wyjebane w to, co tu się dzieje. Dokładnie. No jak to? No ale to nam przeszkadza. No, i my przeszkadzamy wam. Może w sumie możesz przenieść tam na inny kanał, chyba jo. Ale czemu mnie? To... Niech sobie to skawa sam idzie, ja tu sobie zostanę. Ale to właśnie, ja tu skawę przeniosę i co się będzie działo, to sobie ktoś tam pójdzie, jak ktoś sobie będzie chciał. No dobra. O tym wszyscy zaraz tam pójdą. Tak. A ten RTL 2007 to te skoki? Tak. Czy to nie to? Dobra, Foczek, słyszysz mnie na TeamSpeaku? Jebać Foczka, śmiecia jebanego. Ja. O, i tu teraz jest wyzywanie jeszcze mojego teammate'a. O, cholera. Jego teammate'a, przecież Foczek nie jest twoim teammate'em, ty. No ja nie chciał, kurwo, seta i zdjęcia. Pierdolony cfelu. Nie bójmy się. O, cfelu, wyzywam. Banicę na Trustmastera. Nie, ale to jest Twitch. Jo, Twitch od razu, to jest zganianie. Pierdam ci teraz grubasa, zajmuj się nim. Przejmuj, dobra. Dobra, to ja zrobiłem kanał skoki dla Macieja Woźniaka, którego nie ma. Dobra. I Trustmastera tam niosę. Ale ciężki, to muszę nim rzucić, nara. No, także teraz możemy być spokojniejsi i można powiedzieć, że teraz będzie spokojniej. Najwyżej jak się okaże, że braknie emocji, no to wtedy wrócimy. Ale na razie jest czas treningowy, Robert Dorki, żeby poprawić formę zawodnika. O, za ale mocny wiatr! Ale tutaj rzucało niczym szatanem. Coś, nie wiem, chyba na rangę albo coś. Oj, punktów malutko, niedobrze. Tak, dokładnie, Foczek. Myślę, że ilość tych D przy XD jak najbardziej się zgadza. O ciupinkę dalej, a tylko o ciupinkę, więc wcale niewiele lepiej. Cztery łatwe góry, jak na razie już 10 wyświetleń, także dobrze. A dobrze, po prostu tam pieczyk po prostu szykuje. Dobra, kolejny skok. Będę niestety odpisywał, także
z góry przepraszam za nie, że to, że nie będzie tak płynnie. 7 łapek w górę, 7 i widzów też 7. Mam prośbę, żeby uzbierać tą dyszkę, tym po raz pierwszy. Chyba 9 stuknęła jakiś czas temu w picie. To teraz jedziemy po 10 oglądających naraz. I myślę, że akurat skoki to będzie najlepsze do tego, żeby to właśnie zrobić. No, może poziom sportowy może temu nie sprzyjać, no ale będziemy próbować. Trzeba poprawiać formę tego skoczka, no bo wiadomo, że nie jest to wcale prosta sprawa. Bo jednak bez tego skoczek, no gdyby nie robiło się treningu, to nawet Puchar Młodzików by nie wyszedł. Ale nie jestem pewien, czy troszeczkę nie za szybko tam awansował, no ale najważniejsze, że się w ogóle udało. I jeszcze kolejny skok, no boję się, że te skoki mogą być trochę za krótkie i że na poprawę parametrów może być niewystarczająco. No najważniejsze, że nie było upadku, więc to też nie będzie przyrostu z kontuzji, a to jednak potrafi być problemem. To chyba wybicie mi nie wyszło. Jojoj. Dobra. 80, no nie, 4,5 wyszło. Jest 9, także już prawie. Bartosz Jasiński, wspaniały skok Boży, prawda, skok w nowy rok, można powiedzieć. Są poprawy w parametrach? Chyba jest. Technika lądowania, widzę, poszła odrobinę do góry na 56, więc jest dobrze. Coś się zmieniło w tabeli? Tak, Martin Schmidt awansował nam na... Ojej, będzie czas znów zaraz poprawiać te rdzenie. No niestety trzeba to robić, bo widać, że interfejs ma tendencję, żeby się ciutkę sypać, ale to nic. To włączymy teraz tego rdzenia. Nie chcę OBS-a, chcę to. Pszne. Patryka. Jeszcze jak najbardziej. No, także Marcin Schmidt awansował na pozycję lidera. Adam Małysz nie wystartował. Ahonen też się zbliżył. Chociaż jeszcze tutaj jest różnica. Już do końca z ono niedaleko. W zasadzie tą drużynówkę to też będę mógł tak przeskoczyć, bo to nie jest raczej szczególnie kluczowe, no to potem będą już ostatnie 3 konkursy, czyli Kuopio, Kusamo i Oslo. Także lecimy z konkursem drużynowym teraz. Tu trzeba dodatkowo łapkę i oglądających, bo było 8 widzów i 8 łapek, także trzeba to zmienić. Także zachęcam. No i lecimy z tą drużynówką. Tu telemark miał wyjść, ale kurczę uparek, ale odległość była naprawdę dobra. Dobrze się zapowiadało. A szkoda, bo naprawdę było fajnie. 102 metry. Szkoda strasznie. Zresztą wiecie, jak wygląda sprawa tych drużynówek. Moment, będę opisywał. Dobra, no to co mamy? To niestety, przez mój skok Niemcy są na razie na ostatnim miejscu. Finlandia przed Norwegią, USA, Japonią, Słowenią i Austrią. No to pora na drugi skok. Na szczęście jest na tyle mała tentacja, że to nie jest problem. No i mamy 9 oglądających, jeszcze tylko jednego już mamy rekorda i mamy 10 łapek, także lecimy z tematem. Teraz nawet lepsze widzi niż poprzednio, czy na gorzej? Oj, gorzej, gorzej. Niestety druga próba z telemarkiem zakończona kolejnym upadkiem, także telemark nie dla mnie niestety. Dobra, no to niestety nie poszło, a szkoda, bo akurat czułem, że w tym lachti skakało się dobrze, także Niemcy przegrywają. Myślę, że są osoby, które się na pewno cieszą z takiego rozstrzygnięcia. Finlandia wygrywa konkurs ostatni drużynowy w tym sezonie przed Norwegią, Japonią, Słowenią, Ameryką i Austrią. No, Austria chce też zaspodziewanie słabo. No i właśnie, mamy przyrost parametru kontuzji na poziom 4. To i tak nie jest tragedia, ale zawsze. Mora na kolejnych sponsorów. Interia, jesteś z Podlasia? Nie, nie jestem z Podlasia, ale mamy paru
znajomych tam w Karmie, co i są w Podlasie, no i mamy 10 osób, także aż muszę, nawet 11, ja muszę zdjęcie normalnie zrobić, prawda, zrobię je telefonem, ale zawsze. Ja to wrzucę później na ten, możliwe, że jako miniaturę wrzucę. Witam Konrada Juszczyka, także również witam serdecznie. Ja ty, dobra. Tu lepszy kontrakt jest z banerem. No to teraz kolejny trening. Można skoczyć w kłopie, ale jest za duży skok w cenie. Także dokładnie 11 osób, także coś świetnego. To ja nawet wezmę to Lachti, poskaczę tam jeszcze. Mamy pieniędzy na tyle, także możemy. No już nie ma 11 osób, ale zawsze to jest miło, że się udało wbić. Także jest udokumentowane, że mamy rekord od czasów niepamiętnych. Chyba od czasu, gdy robiłem poprzednie filmy ze skoków, tylko no wtedy to bym musiał chyba sam posprawdzać wszystkie, a jednak pamięć już nie ta, tak, o, wiatr jest potężny, trzeba go wykorzystać, nawet nie było źle. Oczywiście nie jest to skok na jedną jaką miarę, ale zawsze warto. No, trzeba jeszcze szlifować tego skoczka, bo inaczej nie będzie. Dobra, jedziemy dalej. Ale ten przyrost naprawdę imponujący, no to ta klasyfikacja niestety nie zaliczyło tego, skończyło się na 9, w sensie 9 osobach. Ale i tak, znowu mamy dyszkę. Zaraz Macie przeczytam, tylko z kogo dam, bo widzę, że napisałeś wiadomość. Ależ tutaj bierze pod narty i szkoda, troszeczkę mogło być lepiej, ale się nie udało. Przepraszam bardzo, czy grze występują skoczkowie czarnoskórzy? Czy są oni zajęci grabieniem śniegu na skoczni pod okiem ich białoskórych szefów? No niestety jest problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo gra niestety nie udostępnia nam obrazków przygotowania obiektu, także tu niestety pole do spekulacji jak najbardziej jest otwarte, więc tutaj dopowiedzcie sobie sami. Ja niestety nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam na to twardych dowodów. Oni sprzątają Belweder na szkolnej 17. Dobra. To już wy powiedzieliście, nie ja. Dokładnie. Dla jego. Właśnie tak. Tak jak MPD powiedział. 12 osób, także jeszcze lepiej. Także rośnie nam tutaj nowy viral. Ależ tutaj... Tak próbowałem, ale troszeczkę chyba jednak sylwetka w locie nie pomogła. 21 wyświetleń po zaledwie 22 minutach streama. Naprawdę fenomenalnie. Czy zdążę złapać ten fakt, że jest 12 osób? Zdążyłem, także będę starał się regularnie zdjęcia robić. No to jest naprawdę fantastyczna sprawa. No tutaj widać, że tutaj boczny wiatr niesie naprawdę. Wręcz 1,5 metra na sekundę, biorąc to z prawej strony. Oj, troszeczkę, żeby chyba za wcześnie się wybił i to od razu niestety widać, chociaż... Oj, chyba troszeczkę za późno. No właśnie, zauważyłem, że Maćka Woźniaka nie ma w ostatnim czasie. O, teraz biło 12 na YouTubie, także już teraz jest to na pasku widoczne, także doskonała sprawa. Dobra, no to w takim razie lecimy. Mamy wiatr chyba ciutkę osłabł, więc niestety może tak już zmieniać jak wcześniej, no ale będziemy spróbować. To akurat trzeba widzę trzymać dość wysoką tą sylwetkę najazdową. No ale troszeczkę szkoda. Tak się kiedyś skakało w Wilkowie. Teraz nie Wilkowie jak tam w sumie może i dobrze, bo to podejrzewam, to ranto chodzi. Właśnie w sumie muszę chyba nadrobić trochę zaległości i obejrzeć to rancho. Mamy przyrost? Mamy. Technika lotu widzę, że poszła do góry. Technika wybicia chyba również. No to jest akurat problem, bo ten ekranik jest strasznie malutki. Także statuciem ze stodoły. No to akurat mogę się odnieść tylko tak. To akurat usłyszałem, że dziadek jak był młodszy, to skakał po dachach po stodole, także jeżeli o tym mówimy, to tak się do tego odniosę. Dobra, lecimy ze Skłopio. O dobra, już przez chwilę myślałem, że może konkurs będzie odwołany, ale nie, normalnie mamy te zawody. Moment, bo jeszcze odpisuję. Dobra, to mamy. Jak klikniesz koniec kariery, to nie da się cofnąć? Nie, nie da się już cofnąć, jak się wówczas daje wybór. Zresztą ja tam chyba, jak nie wiem, czy Roland Miller chyba, czy jakoś tak.
to... Nie, przepraszam, Fernand Kiewski miał taką sytuację, bo on był tym pierwszym skoczkiem, którym robiłem karierę. Oto doszło tam do sytuacji, że... Znaczy, tam był ten problem, że skoczka za bardzo nie rozwijałem, nie robiłem mu treningów i sponsorów, nie brałem, że sobie brakowało pieniędzy, a jednak gra z każdym rokiem bierze pod uwagę inflację i te ceny są coraz wyższe. I po prostu nie udało się nawet uzbierać pieniędzy na sprzęt, przez co nie dało się skakać. I chyba z tego właśnie powodu trzeba było karierę zakończyć. Coś mniej więcej takiego. No to dobra, lecimy ze skocznią w Kuopio. I z kolejnym konkursem tego aktorem jest teraz. Właśnie tak. Dokładnie tak jak mówisz, Macieju. Właśnie jest. Lecimy. Chyba warunki na nic nie są takie same jak na treningu w Lachwi. Zobaczymy jak pójdzie tu Kuopio. Tutaj mamy trochę krótszy rozbieg. Próbowałem wyciągnąć. Czy to jest gra na telefon? Nie, nie. Nie jest prawda w pełni zorientowany z obiektami, z grami mobilnymi. Bo powiem szczerze, że... O! Udało się ustanowić osobisty rekord, 115. Więc i tak całkiem zacznie. Także chyba nie kojarzę, żeby coś takiego było. To by trzeba było dopiero sportować, czy coś takiego. O Boże, 14 osób. Ja tu muszę kolejne zdjęcie robić, bo mówię, ja, to jest dla mnie rekord i ja chcę mieć to na zdjęciu wszystko. Dobra, już przeskakuję. I tu widzimy, że się rozpadał deszcz, kwalifikacje, no i widzimy, no Adam Małysz dopiero siódmy, także presja, jaką postawili Schmidza Honenem, no jednak jest spora, a jednak obaj ostro walczą. Co mamy jeszcze dalej? Tutaj widzę, że Finów całkiem dużo się podostawało. Mateja i Rutkowski są, Boy Van Berle jest w konkursie, 39, także bardzo ładnie z jego strony. Jeszcze udało się Marcinowi Bachledzie i Nikola Dezum ponownie, a sam Tarczunow. Za to Wojciech Tainer tym razem nie dał rady. Laurika Kolańska Automeki też. No Kamilowi się dało. Harada nie dał rady, 57. Jaka jest dla Ciebie najlepsza grand telefonoskoker? Akurat ja nie jestem osobą najlepszą do tego wypowiadającą się, bo jedyne w co jak na razie grałem na telefon to jest DSJ2. I tu się akurat gra dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego. Ze mną jest na razie ten problem, że ja ogólnie na telefonie mało gram, bo po prostu brakuje na to czasu, bo jednak jak się powiedzmy pracuje i w ogóle to nie ma na tyle czasu, żeby na telefonie siedzieć, a jak już mam możliwość siedzieć w domu, to wolę miał wszystko na komputerze, więc raczej z mobilnymi nie jestem tak zapoznany. Dawniej, jak jeszcze nie mieszkałem sam i powiedzmy jeździłem więcej, to wtedy bardziej grałem na telefonie, ale to raczej inne gierki grałem, a na to, żeby próbować na mobilce skoki, to jak na razie nie. Mówię, tylko na razie DSJ. Robiłem sobie taki mało osobisty turniej w DSJ dwójce. Dobrze, zobaczmy jeszcze, kto tam jeszcze się nie dostał. Z interesujących, no Wojciech Stupy nie dał rady, Rok Bękowicz też nie dał rady. O! Widzę, że nie ma nawet ostatni. 78 miejsce. Kto jeszcze jest taki? Harioli nie dał rady, Funaki nie dał rady. No, spora nawet widzę ilość startujących, tu było 89 startujących. Spróbuj zagrać fajny ski jumping. Może spróbuję. Jeszcze zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, może się skuszę kiedyś. Ale tak jak mówię, że raczej nie jestem typem gracza mobilnego, więc raczej może być problem. 14 osób, aż sprawdzę czy jak ostatniego screena zrobiłem. Moment, bo mi chwilowo przycina ekran. A na to odpisałem, czy jeszcze nie odpisałem? Nie odpisałem jeszcze. Ok, to już mam. Aha, miałem sprawdzić jeszcze do tego, na fotografię. Tylko muszę wejść szybko. No, już chyba nie zdążyłem. A zdążyłem tam rejestrować, ale to już miałem 14, dobra. Czyli teraz kolejny próg to jest 15. No to jedziemy w takim razie dalej. Przelatujemy pierwszą serię.
I widzimy, że Joker sobie na razie dobrze sobie poradził. Bardzo nietypowa grupa, niestety Ahonenowi się udało, Schmidtowi się udało miejsca 3-5. Autameki też dobrze, Małysza niestety nie widać w tej grupie. Jest dopiero 14 miejsce naszego Orła z Wisły, także jest to niepokojący sygnał w kontekście walki o najlepszą pozycję. Phoenix Tensru 20, Mateja 19, akurat to jest taki powiedzmy mały powód zadowolenia. Wachleda ponownie z punktami, także to akurat brawo dla niego. Hanawad ledwo się załapał. No bo Jovi van Berle się nie udało, Mateusz Rzutkowski niestety znowu nie dał rady. Nie udało się Czojczęk Czujowi, 36. No i jeszcze widzimy, że Peterka miał pewnie upadek, skoro jest na takim miejscu. I to samo z Witkesem, 137,5, ale również sądząc po nocie, no to pewnie miał upadek. Dobra, dalej. Także przelatujemy. No i co, Liokesej wygrał, Ahonen drugi, Schmidt trzeci, Adamowi się nie udało niestety przebić. Tutaj gramy w gry komputerowe, dokładnie tak, gramy. Kokonen, Helvat, Kasai, Morgensters, Aman, Urman i Rumoren pozostali. No, dopiero 20 miejsce, chyba znowu musiał być upadek, patrząc po odległości, zresztą odległość naprawdę daleka. Także no, przedobrze Adam Małysz, no i to może się okazać, że jednak Martin Schmidt będzie zwycięzcą Pucharu Świata w tym sezonie. Na to coraz bardziej zanosi. Nawet Robert Mateja zdołał pokonać naszego Orła z Wisły. Hanawald się trochę przebił. A Bachleda 30. I jeszcze dwa konkursy. Jak wygląda sprawa tabeli? Oj, tu już sprawa się źle zapowiada. Jeżeli nie będzie zbyt dobrze u Martina... Znaczy, jeżeli Martin Schmidt się obroni teraz, no to już będzie mieć tą pełną kryształową kulę, więc ma teraz szansę. Liokelsej, dzięki bardzo dobrej części sezonu, jest w tym momencie tuż, tuż, no, walczy z Ahonenem, który miał dwa gorsze konkursy, widzimy. Aha, bo przewinęło mi się na początek, przepraszam, muszę przesunąć. Właśnie się tak dziwię, czemu są takie konkursy, o. No, także widzimy, że dobra forma Liokelseja w ostatnim czasie, praktycznie non-stop pierwszej dziesiątce, w tym dwa zwycięstwa, Ahonen także w formie. No i tam walczą, nawet Rumoren nie jest tak daleko, ale on już walczyć się powiedzmy nie liczy. No, spora różnica między szóstym a siódmym i to też ma kolosalne znaczenie. Dobrze, no to w takim razie jedziemy dalej. O, jeszcze klasyfikacja Pucharu Skandynawskiego, no tutaj tak to wyglądało. Kolejne kontrakty, MVO i Texogor. Kolejny trening, o tutaj widzę prawie same duże obiekty, a wezmę sobie Falun. Na razie trzeba raczej gromadzić właśnie pieniądze na to, żeby formę poprawiać, on słowa nie brakło. Tak, żeby móc później mieć większą konkurencję, gdy przyjdzie pora. Oj, tutaj prawie bym się nie wybił. Taki średni, co bym powiedział, taki średni. 50 wyświetleń. Jak na razie to tempo zdobywania wyświetleń jest naprawdę imponujące. Sekundkę. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejny skok. Oj, ledwo zdążyłem. Już się bałem w pierwszej chwili, że się nie uda, ale niestety widzimy, że to nie była jakaś wybitna próba. Także troszkę szkoda. Ale bywa. No to 82,5 punkta. 14 osób ponownie, także ponownie podchodzimy już pod tą barię już po raz trzeci na tym streamie, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się podbić bardziej. Już sekundka, zaraz napiszę. Dobra, już. Jest pytanie, widzę, o mój wiek. No to 25 lat mam, także już dość konkretny wiek.
No i w sumie też warto dodać, że ten rok jest u mnie na YouTube już 10 rokiem, odkąd już prowadzę kanał, a jeżeli by jeszcze liczyć, powiedzmy, mój poprzedni, tylko że niestety już jest skasowany, to ja zacząłem w 2012, więc tam już nawet podchodzi już pod chyba 12 rok aktywności, tylko powiedzmy w 12 roku to raptem dwa filmy wrzuciłem, więc nie było to tak naprawdę dopiero w 13, to coś zaczęło być, no ale dałem, mówię, te filmy tam powiedzmy z pierwszego półrocza mojej aktywności takiej niestety już nie są dostępne, tak jak będę niestety cały czas o tym przypominał, miałem tego minusa, że popełniłem ten błąd i nie wylogowałem się i jakieś śmieszki postanowiły skasować, także około 90 filmów, jakie zdążyłem zrobić w tym czasie, no to mi szybko przepadało. Właśnie sam się teraz dziwię, jak mi się udało w takim czasie taką aktywność robić, no ale podejrzewam, że to był ten czas, kiedy robiłem sporo takich krótkich filmików i to też miało znaczenie i dopiero z czasem przerzuciłem się na trochę większe. I mamy teraz 92,5 punkta, także mamy. Jest skok w parametrach? No niestety, teraz chyba wskaźnik z tego, co widzę, podtrzymany jest. Dobrze, czyli teraz co? No to skaczemy dalej, także tak jak mówię, jeżeli odpowiednio pójdzie, to w Kusamo poznamy mistrza tego sezonu. Jeżeli uda się odpowiednio utrzymać przewagę Martinowi Schmidtowi, przepraszam. Jeszcze muszę odpisać. No i. Dobra, dalej. Tutaj nie ma w ogóle wiatru, także to też będzie miało spore znaczenie. Na wiadomość odpiszę za chwilę, na razie lecimy. Jest zanotowana największa aktywność jak na razie przez YouTube'a, czyli ta 13 podchodzi prawie pod 16, no to skaczemy. Czyli się tym numer. Niestety już czuję, że trzeba będzie do łazienki skoczyć po skoku. Oj, fatalny. Skok fatalny podwójnie, bo nie dość, że wybicie kijowe, lot kijowy, to lądowanie jest tym bardziej kijowe, także skok generalnie kijowy. No niestety, traciłem tą formę. Niektórzy mogą się zaśmiać, że jej nie miałem w ogóle, co w sumie, biorąc pod uwagę formę z Paru Świata, to by się zgadzało. No ale bo to właśnie trzeba trenować skoczka, żeby to lepiej wyglądało. No i co? No Rumoren przed Hautem jakim Małyszem na razie, tylko to są kwalifikacje, więc przelecimy dalej i zobaczmy, kto się nie dostał. No Bachleda po dobrej serii, gdy mi dwa razy z rzędu punktował, tym razem 54, więc mu się nie udało. Znowu Czujowi się nie udało, Haponenowi się nie udało. Kelvar nie dał rady, Akola również, no i Kamil Stoł nie dał. A Honen, proszę Państwa, nie zakwalifikował się, był upadek, także... To wygląda na to, że może być problem dla niego w kontekście walki o podium, bo może o kryształową kulę to może tam zabraknąć, ale no bardzo sobie tę sprawę utrudnił. Wojciech Skupy nie dał rady, Anisimo nie dał rady, Wasiliew tym razem nie dał rady, Lazzaroni też nie dał rady. No ostatnie miejsce, ale to tak jak mówię, no to był skok na takim poziomie, że to nic tylko pomijać. Dobra, przelećmy pierwszą serię i za chwilę... Tylko, że niestety będę musiał pójść do łazienki. Zostawię Was z oglądaniem serii drugiej. Na razie Ahonen. Pewnie prekwalifikacja i dlatego. Pierwszy przed Hautamäkim. Peterka, Ljokilsej, Schmidt. Morgensen, Yoshioka, Rumoren, Helvard, Kokkonen. Małysz. Czyżby Małysza nie było w ogóle? A no nie ma Małysza, także... A nie, tutaj jest, przepraszam, 22, także... No nie skoczył na tym poziomie, co pozostali. Także tak to wygląda. Mateja jeszcze się też dostał. A najlepszym z Polaków jest znowu Mateusz Rzutkowski na miejscu 14. Wojciech Steiner tuż za. Nie udało się Amanowi, nie udało się Kasajemu. Benkowicz był, widzę, w pierwszej serii, ale nie zdołał się zakwalifikować. Petersen musiał mieć upadek. Dobra, także ja robię małe ZW, zaraz do Was wracam i jeszcze raz się zostawiam Was z poglądem drugiej serii.
po przerwie powracam. Przepraszam widzowie za nieobecność. Troszkę mi zeszło dłużej, ale jestem z wami. Oczywiście nie będę mówił jak trakt konkursu, bo nie byłem przy ekranie. Na razie widzimy, że Peterka skacze. Jak sobie poradzi przy tej próbie? No, poradzi sobie w miarę. Dobra, już patrzę co tam dalej. Tutaj widzę, że Adamus smutna minka, 127,5 metra, więc nie jest skok. Czysta lokata na ten moment tego gracza, zawodnika. A teraz będzie pora dla Matiego Hautamäki. Już patrzę co dalej, tutaj Krzysztof P. nam daje tutaj prezenty. Jakaś minka Antiliego. Zwójcie, chłopaki, będzie więcej live. Będzie więcej live, zgadza się. I tak już jest ich w miarę dużo, ale ostatnimi czasy była choroba i to mi trochę położyło na regularności. No, z tej kamery tak akurat się wiele nie dało zobaczyć, ale musiał to być naprawdę dobry skok, było już widać. 134 metry, więc to jest jedna z, to jest bardzo imponująca próba i jest w tym momencie pierwszy ma tych Hautamäki i jest spora szansa, że może to prowadzenie utrzymać. Także całym się nie dziwił. Będzie więcej live, albo psików. Musi być dużo sypukcji. No, subskrypcji musi być dużo, prawda? No i jest Ahonen. Także chyba zbliżamy się do końcówki, na to wychodzi. Ahonen sobie kojarzy, był chyba, no może nie był liderem, ale był tam w czołówce. Smid już skakał, ale niestety w wyniku nie zerknąłem. Zgadza się, zgadza się. 61,7, także bardzo dobry wynik. No i Ahonen nie był chyba teraz taki, ponieważ skok jak Hautamäki, co miał przed chwilą. No ale niedużo gorszy, 42,5. Jest drugi właśnie za wszystkim wspomnianym Hautamäki. Także Ahonen na pewno dzisiaj nie wygra. To już jest wiadoma sprawa. No i to był już ostatni skok. Także Hautamäki wygrał przed Ahonenem. Drugi, trzeci był Jokelsey, Morgenstern, Schmidt, Rumoren, Kranie, Sweterka, Urman i Helbar. No i chyba Martin Schmidt już wychodzi na to, że ma już tą kryształową kulę. Ale na to nawet nie widać. Ahonen kolejny dobry występ. Ale ma już 11. Tutaj no pierwsza seria mu pomogła. Rutkowski, Kanawal, Goldberger, Lindström, Ingebrigtsen, Janda, Fed, Zonta, Kunaki i Yoshioka, Kokkonen, Piper, Miyahira, Mateja, Nieminen, Lidl, Bystel, Hautamäki, Yussi i Hiroki Yamada. Tabela. No dokładnie, także Martin Schmidt zwycięża w tym sezonie. Już jest to pewne. Natomiast przez słabszą formę Adama Małysza, jaką mieliśmy ostatnio, już Ahonen jest blisko. I Leo Kelsey w sumie również. I jeszcze będzie się to grało drugie miejsce. No widzimy, że obaj są w mocnym gazie. No i szanse Małysza mogą spaść i może nawet skończyć czwarty przy niekorzystnych wiatrach. Raczej już jest bezpieczna tutaj przewaga nad Rumorenem. Także w najgorszym przypadku będzie to spadek na miejsce czwarte, więc gra się będzie toczyć nam jeszcze o drugie miejsce właśnie między tą trójką. No to bardzo dobrze jak na razie. Dobra, już patrzę dalej. No to co więcej? Chyba nie musimy chyba więcej. No to pora ogarnąć sobie resztę spraw. Kontrakt 1. KS gry. I jeszcze jeden. Trening Oslo. Nie wiem, skaka akurat na Oslo. Skoczę sobie w Trondheim. 910 euro i lecimy z tematem. A oczywiście po tym konkursie ten livestream dobiegnie już końca, bo już dobiegnie nam końca ten sezon. Oczywiście jeszcze tam sprawę kontraktów i treningów jeszcze zrobię. Widać tutaj potężny wiatr z boku. Oj, czuć ten wiatr, czuć ten wiatr. Niestety nie złapałem wystarczająco wybicia, przez co nie było szansy tego wykorzystać. 75,5 punkta. No, nie jest to wystarczająca próba, niestety. No, ale trudno. Kolejny skok. No, tutaj 2,5 metra, także tutaj umówmy się, w obecnych czasach raczej przy takim wietrze to nie byłoby szansy, żeby skakali. Oj, oj, fatalne, fatalne podejście do lądowania i niestety
nie mogło się skończyć inaczej, także mamy upadek, także niestety przyrost kontuzji będzie, smutna wiadomość. 7,5 metra, tutaj na nut nawet nie ma w tej sytuacji co patrzeć. I jedziemy dalej. No, tutaj to już skok w ogóle z kategorii do niczego, także obawiam się, że ten trening może nie przynieść za wiele korzyści, bo już będzie podwójny przyrost kontuzji, także wybór skoszy i wtrąbkania okazał się beznadziejny. Oj, aż teraz z wrażeniami przeskoczyło, aha, to w ogóle mi to wskoczyło na Create Highlighta. Coś mi tu piszą, ja możesz to wrzucić teraz w opisie Discorda, karmy. A w sumie wrzucę, nie jest to wcale głupi pomysł, żebym wrzucił tego linka do Discorda, tylko momencik, bo muszę go teraz znaleźć, a do tego muszę odpalić ekran. No najgorszy przypadku mi się trening schrzani, no to już wtedy trudno. Dobra, tu daję edit. Ja spuszczę zaproszenie. Teraz tak. Karma. Zaproś. Kopiuj. Zapisz. Jeszcze podpiszę, żeby nie było. Dobra. Link poszedł, więc to już mamy za sobą. Możemy wracać do gry. I kontynuować skakanie. Albo i nie, bo tu już widzę, że jest po wszystkim. No niestety. Mamy przyrost, jedyny jaki przyrost na ślecie to jest przyrost kontuzji, także nie ułożyło się to korzystnie. Także no, trzeba zrobić po prostu ten konkurs do końca i mieć to po prostu z głowy. Trzeba mieć po prostu z głowy, więc... Bo już też bym chciał mieć to zwyczajnie za sobą. Dobra. No to jedziemy w takim razie. Skaczemy. Oslo. No, wybicie mogło być lepsze, chociaż tak na mojej standardy tragedii nie było. Chociaż 86 metrów trwania nie jest tym, na co liczyłem, także w zasadzie przelatujemy dalej. Zobaczmy, kto odpadł. Mateusz Rutkowski nie dał rady, 54 miejsce. No widzę, że było mało osób akurat tutaj, więc to akurat większość startujących dostała się w tym razem. Dobra, pierwsza seria. Rumorem przed Schmidtem, Ahonenem i Małyszem, a przed Hautamäki. No niekorzystny układ w obecnej sytuacji. Goldberger, Helvard, Peterka, Lappi, Lingl. Następnie Kasaj, Funaki, Jokelsej, dopiero 13 miejsce. Żonta, Kranie z Lindström, Bysztel, Kiuru, Janda, Piper, Miyahira, Witthels, Petersen, Morgenstern, Yoshioka, Nagiler, Amman, Kokkonen, Urman, Desum, Salminen, Solem, Mechler, Salumae. To już są oni, którzy się nie dostali. Minger, Nieminen, Dufner, Tainer, Koffer, Bachleda, Czadajew. Dobra, chyba też nie zmieniłem nazwy. Hocke, Lois, Herr, Sakano, Berle, Schneider, Horngacher, Higashi i Just... Przepraszam, Justin Hautamäki. No dobra, zobaczę w takim razie tą ostatnią serię, choćby dla samego faktu, żeby zobaczyć, czy uda się naszemu Orłowi z Wisły. Na razie, Desum. Kola de Zoom. O, jest skok wycofnięty K, tak jak minimalnie zabrakło. I mamy 112,5 metra, także nie najlepiej, niestety. I Urman.
Oj, tutaj to już w ogóle wybicie do niczego, także tutaj nawet nie ma co się wypowiadać. Także będziemy musieli lecieć dalej. Kolejny skoczek, aż się zapatrzyłem się, także z góry przepraszam. Nie wiem, kto teraz skacze, ale zobaczmy, jak skacze. I to jest skok fenomenalny! To jest skok daleko! Dla rozmiar skoczni. Akseli Kokone 125,5. Jest pierwszy, 249 punktów, także na razie przyzwoicie ze strony Kokonena. I teraz Simonama. A więc Szwajcar będzie teraz skakał. A tutaj przeczytam informację od PZDN-u sprzed pół godziny. No to już nie była w stanie pomijać tej próby, także Aman na pewno przed Konema nie wyprzedzi. No 25 metrów jest, a jednak wystarczyło, 209,9 tutaj. Przewaga z pierwszej serii okazała się wystarczająca. Aleksander Miszo 8, Jakub Wolny 9, Maciejko 14, Maciej Stękała. Andrzej Stękała 18. Christian Aguile teraz przed nami. To było z kolei w planicy, jeżeli chodzi o to, o te występy naszych reprezentantów. Jedziemy dalej. Oj, to akurat był słabiutki skok, także nie uda się, niestety. No i 17,5, także spalę na Gilera na trzecie miejsce, ale widać, że z potężną stratą punktową. A teraz Yoshioka miewał swoje momenty. No i długo Japończyk czeka na belce. Jest już w locie. To też była dobra próba, chociaż wydaje się, że mogło być lepiej. I trzeci, także, ale widzę, że ta różnica punktowa nie jest duża, także tam naprawdę niewiele musi dzielić Konena, Ammana i właśnie Yoshioka. A teraz Morgenstern. Tu akurat możemy się spodziewać dalekiej próby, ale zobaczymy, czy to wystarczy. I dobrze nawet. Dobrze nawet. Jaka będzie to odległość? 122,5. Ale jest czwarty także, ale tu jest nadal ciasno. Tutaj chyba wydaje się, że w dwóch punktach nam się cała czwórka na razie mieści, więc bardzo dobrze sobie zawodnicy radzą. Są blisko wszyscy. A teraz Zygmunt Petersen. Jest na turnieju 4 skoczki sezonu 03-04. Do dziś utrzymujący rekord skoczni w Oberstdorfie. Jeżeli dobrze, to chyba najdłużej utrzymujący się rekord wciąż aktualny. Ja dobrze nie tych obiektów, które już zostały przebudowane i tak dalej. I 122 metry, także piąte miejsce. No to już nadal nieduża, ale jednak jest pewna strata. I Dickens. Jest już. Dobra próba. Chyba udało się tam przekroczyć 125. No to na 5,5, tylko minimalnie. Ale wystarczyło, żeby awansowano na pierwsze miejsce.
i Miyahira. No to nie była zajęcie próba zdecydowująca. Oj, fatalna to była próba, to 9. No i dopiero 9 miejsce, także Miyahira nie dał rady. Wiper. I to też nie była próba stopu. Powinna wystarczyć na miarę tą pożycie, ale... No, 11, także też króciutko, że do pajka nam spada. Jakub Janda! Jakub Janda! Poczek, tak. Ojojoj, no i niestety. To była próba podobna do tej, którą byłem przed chwilą, no i Janda również spada, czyli nadal Vitek przebija się do góry. No i utrzymuje to pozycję lidera. Przecież ja, że chyba na drugim miejscu mamy Amana, a trzeci chyba nadal jest Kokone. A teraz pora na kolejnego z Chinów, Tanikiru. Siódme miejsce, też nie najlepsza próba taniego Kyuru, no i niestety, ale na razie jest za krótko, żeby się włączyć do gry. Last whistle. Ten skot akurat możemy się spodziewać, że może wystrzelić, a oczywiście nie musi. Oj, oj, też to nie będzie próba na poczkę. 102, nie, no 109 metrów tylko, ale tutaj by się totalnie zawalił. I Velimatilić tren. Wykotujemy serię Chinów, jaką mamy. Oj, tutaj nie udało się wybić, także też będzie króciutki skok. Mieli kolejny spadek, a więc niestety. No i widzimy, także Lidström totalnie spada na sam koniec stawki. Także no mamy więcej połowę, no a nadal nie udać mi się takich skoków na miarę, że tak powiem. A teraz pora na skok Roberta Krańca. O, to akurat była lepsza próba i chyba jest jakieś szanse, że może zmieni nam się lider w tym momencie. No nie, to jest 2,5, ale jest 6 i strata nie jest potężna, więc jest w miarę. Peter Żąta. To również możemy się spodziewać różnie, i to jest po prostu. No to z przypuszczeniem K, więc to na pewno nie będzie próba, która pokaże się przełomem. Ale to 22 metry i wystarczyło. Dobre noty i jest Peter Żąta
Więc mamy po długim czasie zmianę lidera, ale teraz to Żonka zostaje nam nowym liderem. Roar Jokersa, także jesteśmy w tym miejscu, proszę Państwa. Skok, który jest dla nas kluczowy, bo teraz zaczyna się ta walka o to drugie miejsce, tak ważne dla nas. Skoro nie dało się przebrać Martinez Lite, to trzeba pokonać pozostałych. Roar Jokersej, dobra próba, ale trzy noty okażą się wystarczające. Słuchaj, 5,5 są dobre noty, jest pierwszy. I to z przewagą 261,2. Także sobie przewaga na trzecim już wynosi ponad 11 punktów. Także fenomenalny skok Roara Jokerseja i to jest na pewno skok, który da mu spory awans. A teraz czas troszeczkę zwolnić tempo, bo teraz trochę poczekamy na skok nas interesujących zawodników. Na razie Kazuyoshi Funaki. Nie wiem, że po live na pewno będę musiał zjeść. Jeszcze zobaczymy, czy będzie kolejny. Mam plan, żeby zrobić, ale to jeszcze zobaczymy. A na razie no widzimy, że Funaki średnia próba. Jest czwarty, ale widzimy tutaj spora strata do liderującego Jokerseja. Ale i tak nie jest najgorszy występ, w miarę się utrzymał. I czy to jest właśnie ta próba? Jeszcze nie. Na razie Noriaki Kasai, ale kolejny z Japończyków przed nami. No tutaj już widać, nawet ilość wyświetleń oglądanych zaczyna spadać, więc to jest akurat pora. Oj, akurat w tym momencie niestety ominąłem temat i nie dopatrzyłem, jak poradzi sobie Kasai, ale 125, jest dobra nota, jest 21, jest minimalnie za Jokersejem, ale również je złapie, no i powinien dzięki temu trochę awansować. No i teraz czas na Floriana Ligla, potężnego Floriana Ligla. Oj, to była słabiutka próba Lidla. Oj, to niestety będzie potężny spadek. Nie poradzi sobie austriacki skoczek. No i widzimy, spadek dopiero na 15 miejsce, także pod koniec stawki. Widać to niestety po punktach. No więc skoro strasznie Lidla. I lap. No to lap. I no nie, to nie jest ta próba. Jeżeli utrzymamy to tempo, jest szansa, że może do końca odcinka dobijemy setki, chociaż zobaczymy, co by świetnie. A na razie piąte miejsce 252,1, także nie jest to zły wynik. Ale oczywiście mocno odstaje od czołówki. A teraz Primož Peterka. Srebrny medalista, jak dobrze pamiętam, z obiektu normalnego. Oj, znowu mnie ominął kluczowy moment, niestety. 119. Bycie 4, to i tak jest czwarty. I Martin Helvard. Dobra. O, piękna próba. Piękna próba. Tylko mi on miał, ktoś skakał. Martin Helvard, 223. Ale to wystarczy dopiero na trzecie miejsce. I Goldberger teraz.
O, jest dobra próba ze strony Andrasa Goldbergera, także jest szansa, że trochę się przebije. Jest zmiana lidera, także Jokic już nie będzie liderem, ale i tak się utrzymał całkiem długo. Brawa dla Andrasa za przyzwoity występ w Oslo. No i Matti Hautamäki, a więc zwycięzca z poprzedniego konkursu. Jak sobie poradzić? No, czy tam dwa konkursy chce, bo ostatni to akurat Ahonen zdaje się wygrał. Co nam pokaże Matti Hautamäki? Dobra próba, ale to może nie wystarczyć do wygrania zawodu. Chociaż 127, jest dobra odległość, są fantastyczne noty i to wystarczyło, jest zmiana lidera. Także Matti Hautamäki obroni się przed rywalami, przynajmniej jak na razie. No i oto jest i on, sam Adam Małysz. Lech, to nie dzisiaj, chyba że uda się mi Patryka namówić na zawodników, ale jeszcze nie wiem. Bo sezon się nadzieję skończy, to będzie dodawanie graczy, a więc tutaj długi line by się szykował. Także Lecha dzisiaj to akurat mała szansa, że będzie. Na razie zobaczmy, co nam pokaże Adam Małysz, bo to jest kluczowy moment dla nas wszystkich. Czy obroni to wicemistrzostwo? Chyba tak, co prawda lądowanie na dwie nogi, ale w odległość 130,5. Jaka nota, 271, ale no właśnie, te noty, no i niestety przegrywa z Hautamäki, mimo że Hautamäki skoczył aż o 3,5 metra krócej, ale niestety noty tutaj przesądziły o wszystkim. Jest Jon, Janne Ahonen, także tu się toczy gra, proszę Państwa. To jest ten moment. Wydaje mi się, jeżeli dobrze kojarzę, że na pewno pokonał Jokelseja, więc będzie na podium Adam Małysz, ale czy Ahonen, czy Małysz? Przekonajmy się, który z nich będzie drugi? Leci, Janne Ahonen, leci. No, na pewno Adama skoczył krócej, ale noty na pewno by miał lepsze. Zaraz zobaczymy, na ile lepsze. Co wejrzeć w połowie skrzyżowania Hautamäki? Jest drugi jednak. No, noty były wystarczająco dobre. No, jednak Adama Małysza pokonuje. Także niestety, proszę Państwa, wygląda na to, że Janne Ahonen jednak nam Adama Małysza pokona. I że będzie musiał Adam zadowolić się trzecim miejscem na koniec sezonu. No, a teraz pora na Martina Schmidta. A więc ostatni skok w tym sezonie, zwycięzcy kryształowej kuli. Także brawo dla niemieckiego skoczka, że poradził sobie. Zresztą to chyba drugi raz z rzędu, bo on chyba w tamtym sezonie także zwyciężył. No i ten skok pokazuje, że on jest po prostu w takiej formie. No nie ma mocnych na Martina Schmidta na tym etapie. 120 metra, ale przy fenomenalnych notach z gigantyczną przewagą nad pozostałymi. 282. Teraz spora na pozostałe. No to już jest rumorem, także jeżeli dobrze kiedy to już chyba będzie koniec. To jest ostatni skoczek, jak dobrze pamiętam. I co nam pokaże rumorem? Oj, nie była to aż tak dobra próba. Na pewno nie będzie prowadził, na nim po pierwszej trójki się załapie. 26. No ty miał dobre. To... A jednak, wystarczyło! Wystarczyło, no i rumorem wygląda na to, że wygrał, jeżeli dobrze pamiętam kolejność. Tak jest, Biernej na rumorem wygrywa ostatni konkurs na zakończenie sezonu. Martin Schmidt drugi, widzimy jaka tu była duża przewaga nad trzecim Hautamäki, Ahonen czwarty, Adam Małysz piąty, Goldberger, Jokelsek, Kasa i Helvard Żąta. Konkurs na naprawdę fajnym poziomie, także możemy być zadowoleni z tego finału sezonu. Peterka, Wittkels, Lapki, Funaki, Aman, Kokonen, Yoshioka, Morgenstern, Kranjec, Petersen. Fjuru, Nagider, Piper, Lid, Janda, Bryskel, Desun, Miyahira, Lindström i Urman. No nie był to wymarzony sezon. No i mamy degradację, proszę Państwa. Także niestety mamy spadek do kadry B. Także dokładnie. Dziękujemy za fajny sezon. No niestety stało się, proszę Państwa. Także jest źle. Jest źle niestety. Także pora teraz powiedzieć. Axel Springer daje fajną umowę na dwa konkursy za 9 stówek. Gdy tu dla porównania no będzie mniej 400, a tutaj jest bardzo dobry współczynnik, także to jest bardzo kusząca oferta, a tu 5000, ale aż za 13 konkursów, to raczej nie jest do końca to. A teraz zobaczmy, co tu z pozostałymi, tutaj wszystkie są długie. Tutaj mniej niż 180, na pewno nie będzie dobre, a Chryslera lepsza, teraz podzielę. Czyli chyba tutaj Axel będzie najlepszy, tutaj poniżej 400, a tutaj ponad 400.
Tylko to też jest w sumie niezła, ale chyba jednak... Muszę zaraz to sprawdzić. Odpalę na moment kalkulator i zaraz tutaj dobiorę najkorzystniejszą umowę. Czyli tak. 972 przez 2, no to mamy 486. No to już wygrywa z tym. 5066 przez 13, no to mamy mniej niż 400, więc przegrywa. No, czyli tu umowa z Axel Springerem jest tutaj pewna. Ale na sprawa tutaj, bo to będzie ciekawiej. 2627 przez 13, to jest nieco ponad 200, 202. 1772, jeszcze raz, 1772 przez 11, 181, więc tutaj gorsza umowa. A tutaj 825 przez 3, nie przez 9, jeszcze raz. Przez 3, 265, no to zdecydowanie najkorzystniejsza umowa, także kontrakt. O. Aż mi poznikały te umowy, co zabawne. A, dobra, teraz się sklepało. Dobra, no to tak jak widzimy, 12 tysięcy, także może być. Wymienimy buty, także teraz wykorzystam to wszystko. Będzie wymiana sprzętowa. To będzie najwyżej, jak się uda, to mi jeszcze jak starszy mi kasy, to kupię kombinezon. Na trening się coś uda. Dobra, nie zatrudni. Kurde, nie mam pieniędzy, żeby trenera zatrudnić. No to zła wiadomość, także bardzo niedobra. A ile będę musiał, żeby nowy kombinezon kupić? No zresztą ten kombinezon nie są aż takie drogie, widzę. Tu się robi drożej. No, tylko widzę, że nie będzie to aż taki duży przyrost, także chyba muszę sobie jednak darować, żeby zrobić to raczej później. No to będę musiał na razie włączyć oszczędzanie, niestety. Także no niestety, kończy się, spadam do niższej kadry, także tym oto niekoniecznie optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Także dziękuję za oglądanie. Teraz wychodzę z gry, no i będę kończyć te streama. Także dziękuję Wam bardzo, no i do usłyszenia. Na razie. Cześć. Dokładnie, Maciek. Cześć.